Jeśli pan pyta, czy zabrakło dialogu, być może ze strony Izby Lekarskiej. Ja nie ukrywam, że z doniesień medialnych mamy informacje o tym, że to zawiadomienie zostało zgłoszone. Te doniesienia są nieco takie ogólnikowe i tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakie konkretne uwagi Naczelna Izba Lekarska ma do Uniwersytetu w Kaliszu. Wnieśliśmy standardy, wspólnie z ministrem Przemysławem Czarnkiem podpisaliśmy pewne zalecenia dotrzymania standardów i to będą standardy nie tylko dla nowo powstałych uczelni, ale do tych standardów też będą musiały dorównać starsze uczelnie medyczne i myślę, że wszelkie wątpliwości nie tylko dotyczące uczelni nowo powstałych, ale również tych, które funkcjonują od dawna. Jeśli będą wątpliwości, będziemy się przyglądać, będziemy analizować i wyciągać odpowiednie wnioski. Dzień dobry Państwu, witam podczas kolejnego odcinka naszego programu Bez Cienia Fikcji. Tym razem wyjątkowo po raz pierwszy łączymy się zdalnie z naszym gościem, a to dlatego, że mamy gościa wyjątkowego, mianowicie jest z nami pani minister zdrowia Katarzyna Sójka. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Zacznę może od tego. W 2015-2019 roku ja miałem takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo chce rządzić, bardzo chce wpływać na losy kraju. Teraz, podczas tej kampanii w 2023, być może moje wrażenie jest mylne, aż takiej determinacji z Państwa strony nie ma. Mylę się? Determinacja. Oczywiście, że nasze rządy, tak jak od 2015 roku, które realizujemy w tej chwili, te rządy to przede wszystkim efekty dla Polek i Polaków. W wielu obszarach, w obszarach gospodarki, w obszarach infrastruktury. Z mojej perspektywy też mogę to oceniać jako obszar ochrony zdrowia. I to, co się zmieniło na przestrzeni tych 8 lat, to realna poprawa, realne zmiany, które dotyczą nie tylko dużych ośrodków klinicznych, jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, ale również mniejszych powiatów, mniejszych gmin, mniejszych miast i skoordynowaniu właśnie tematów ochrony zdrowia, ale również infrastruktura drogowa, infrastruktura oświaty i wiele, wiele innych obszarów. Także determinację oczywiście mamy, bo dużo się zmienia i jesteśmy przede wszystkim słowni, jesteśmy partią, która realizuje to, co zapowiedziała, wszystkie programy dotyczące świadczeń społecznych, programy, które wspierają rodziny, programy, które wspierają seniorów, zmiany w ochronie zdrowia, jak bezpłatne leki, które właśnie realizujemy dla naszych pacjentów. To tylko dowód na to, że jesteśmy partią, która nie rzuca słów na wiatr, a jednocześnie to, co powiedzieliśmy, to, co zaplanowaliśmy, konsekwentnie realizujemy. Natomiast jako mieszkaniec Kalisza, ja tak się zastanawiam, być może są tacy wyborcy, których obchodzi oczywiście to, co się dzieje w kraju, natomiast przede wszystkim ich obchodzi to, co się dzieje w ich mieście, w ich regionie. Czy są jakieś takie konkretne postulaty, które Prawo i Sprawiedliwość ma właśnie typowo dla naszego regionu? Czy macie właśnie coś do zaoferowania takim wyborcom, którzy patrzą właśnie głównie przez pryzmat interesu swojego miejsca zamieszkania, swojego regionu? Panie redaktorze, ja myślę, że jest mnóstwo dowodów, które widzimy w naszym rejonie. Ja bardzo dużo przebywam w regionie południowej Wielkopolski. Nie tylko w powiecie, w którym mieszkam, nie tylko w sąsiednich, takich jak Kalisz czy Ostrów, ale również właśnie w tej chwili jestem w drodze do Rawicza, bywam w Lesznie, Kościanie, Jarocinie, Pilszewie, Krotoszynie. Te wszystkie powiaty w Kępnie, te wszystkie powiaty dzisiaj, kiedy przemieszczamy się po drogach Wielkopolski Południowej, dostrzegamy to, co się zmieniło. I jeżeli chodzi o perspektywę tutaj, oddolną perspektywę i to, co w zasadzie widzimy tutaj, kiedy jesteśmy, nie ma wątpliwości, że sporo się zmieniło. To drogi, którymi jeździmy, to wszystkie te tabliczki, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Dróg, które spotkamy na swojej drodze, to nowe żłobki, to nowe przedszkola, to termomodernizacje różnych obiektów i oświaty, i samorządowych, to nowe poradnie, które realizujemy. Właśnie w tej chwili wracam ze szpitala z Ostrowa Wielkopolskiego. To i podsumowaliśmy przed chwilą ostatnie lata dofinansowania
zewnętrznych, zarządowych środków, które trafiły do szpitala w Ostrowie, to blisko 60 milionów złotych. Ale to też dobra informacja dzisiaj dla szpitala Kalickiego, który po ogłoszonym konkursie właśnie dzisiaj przeze mnie na tak zwane roboty rehabilitacyjne otrzyma blisko 500 000 złotych właśnie na takie roboty. To dofinansowania do szpitalnych oddziałów ratunkowych naszej południowej Wielkopolski. Ja myślę, że mogłabym sporo wymieniać, ale to, co też bezpośrednio dotyka wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, gdzie mieszkają w Polsce, to właśnie realizacja tych programów społecznych, programów 500+, niedługo 800+, 13, 14 emerytura dla seniorów, ale dla seniorów z perspektywy Ministerstwa Zdrowia to również bezpłatne leki. I tutaj, drodzy Państwo, my poszerzyliśmy program od września. 2800 pozycji bezpłatnych lekowych dla pacjentów, którzy kwalifikują się do refundacji do 18 roku życia i powyżej 65 roku życia 3800 bezpłatnych leków dla pacjentów, którzy kwalifikują się do refundacji. To ogromne wsparcie. Miesiąc funkcjonowania programu we wrześniu to 196 milionów oszczędności dla pacjentów w związku z tym, że nie musieli zapłacić za swoje recepty, ponieważ skorzystali z programu bezpłatne. Mieszkańca ziemi kaliskiej z perspektywy mieszkańca południowej Wielkopolski, to są wszystkie zmiany, które zwyczajnie widzimy. Dzisiaj możemy, to co powiedział premier Mateusz Morawiecki, wyłączyć media, wyłączyć internet, po prostu wyjść i zobaczyć, co się zmienia w naszym otoczeniu. Bo to, tak jak powiedziałam, infrastruktura, która nas otacza z różnych obszarów. To po prostu się zmienia. W Kaliszu dzisiaj, w najstarszym mieście w Polsce, w Kaliszu mamy Uniwersytet Kaliski. Uniwersytet, który od lat kształci młodych ludzi w zakresie w ochrony zdrowia, a od września kształci również lekarzy. Uniwersytet, który mamy nadzieję, że właśnie ten kierunek lekarski, który powstanie, zwiąże przyszłych lekarzy właśnie z tym regionem, a tym samym będziemy mieć większą dostępność lekarzy dla naszych szpitali w Kaliszu, w Wolicy, w Ostrowie, Pleszewie, Ostrzeszowie i wszystkich innych powiatowych, między innymi szpitali naszego regionu. Myślę, że to są realne dowody. Te wszystkie czeki, które niejednokrotnie przekazywaliśmy w różnych okolicznościach samorządowcom symbolicznie, one dzisiaj są czekami, które się już dawno zrealizowały, bądź jeszcze się realizują, ale już z perspektywą, niedługą perspektywą finalizacji. Także to są dowody na to, że nasze działania to nie tylko słowa, ale przede wszystkim to słowa, a za którymi idą realne czyny i realne inwestycje, realne dobre rzeczy dla mieszkańców Polski, mieszkańców południowej Wielkopolski. Oczywiście ja tutaj jako dziennikarz będę zadawać pytania, więc moje następne pytanie dotyczy takich zarzutów do Ministerstwa Zdrowia w przypadku poprzedniego kierownictwa ministerstwa, że ministerstwo było nieco zamknięte na dialog, czy to z organizacjami lekarskimi, czy pacjentów, czy z biznesem. Czy pani zdaniem obecnie jest otwartość właśnie z pani strony na dialog z tymi różnymi środowiskami? I czy jak to wygląda z pani perspektywy? Jeśli pani będzie dalej ministrem zdrowia po wyborach, to czy to otwarcie na dialog właśnie będzie? Trudno mi oceniać, jak to było odbierane za poprzedniego ministra czy ministrów. Natomiast z mojej perspektywy, no ja jestem osobą, która słucha pacjentów, która słucha osób, które są zaangażowane w ochronę zdrowia ze strony i pacjenckiej, i medyków, którzy kształtują naszą ochronę zdrowia w Polsce. I uważam, że właśnie stamtąd wychodzą pewne propozycje, stamtąd wychodzą uwagi, które należy analizować, które należy podsumowywać, wyciągać z nich wnioski i zmieniać to, co jeszcze nie funkcjonuje w taki sposób, w jaki byśmy oczekiwali. Także z mojej strony na pewno otwartość to też jest, myślę, cecha mojego charakteru, ale ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, słuchać ludzi, bo uważam, że właśnie te potrzeby, wsłuchując się w potrzeby pacjentów, wsłuchując się
potrzeby personelu medycznego, można wyciągnąć konkretne wnioski i przełożyć to na kolejne zadania, które trzeba zrealizować w ramach ochrony zdrowia. A propos właśnie tego dialogu i tego, o czym pani mówiła, czyli o kierunku, na temat kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Kaliskim, tutaj jest właśnie taki problem w postaci złożenia zawiadomienia do prokuratury przez Naczelną Izbę Lekarską, która uważa, że kierunek lekarski na Uniwersytecie Kaliskim nie jest dostatecznie dobrze przygotowany. No i pytanie z pani strony, czy być może właśnie tutaj zabrakło jakiegoś dialogu, żeby Naczelna Izba Lekarska była przekonana do tego, że jednak Uniwersytet Kaliski jest gotowy na kształcenie medyków? Jeśli pan pyta, czy zabrakło dialogu, być może ze strony Izby Lekarskiej. Ja nie ukrywam, że z doniesień medialnych mamy informacje o tym, że to zawiadomienie zostało zgłoszone. Te doniesienia są nieco takie ogólnikowe i tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakie konkretne uwagi Naczelna Izba Lekarska ma do Uniwersytetu w Kaliszu. Oczywiście, dlaczego mówię o tym dialogu z perspektywy, że być może zabrakło tego dialogu, było za mało ze strony Naczelnej Izby, z tego tytułu, że w moim czasie funkcjonowania jako minister zdrowia miałam okazję z Naczelną Izbą Lekarską nie jeden raz, a kilka razy się spotkać i w zasadzie nie padały żadne uwagi dotyczące Uniwersytetu Kaliskiego. Była mowa o jednym nowo powstającym kierunku w innym mieście, w Łodzi bodajże. Natomiast jeżeli chodzi o Kalisz, nie było takich uwag, dlatego być może zabrakło dialogu, ale z drugiej strony. Natomiast tu nie ma żadnych wątpliwości, że my potrzebujemy. Uczelnia Kaliska, Uniwersytet Kaliski jest uczelnią, która ma, tak jak powiedziałam wcześniej, doskonałe, wieloletnie doświadczenie w kształceniu medyków. Dzisiaj w naszych szpitalach, w naszych poradniach pracują specjaliści, którzy wykształcili się na Uniwersytecie Kaliskim, no wcześniej Akademii Kaliskiej czy Państwowej Wyższej Szkole. Natomiast to jest uczelnia, która ma doświadczenie, która współpracuje. Ja bardzo dużą nadzieję też pokrywam w tym, że studenci będą mogli kształcić się w naszych szpitalach powiatowych, w szpitalu wojewódzkim w Kaliszu. Myślę, że to jest dobra, bardzo dobra przestrzeń, ponieważ wiemy, że w dużych miastach, gdzie zlokalizowane są duże uczelnie, bywa taki problem związany z studenci będą mogli korzystać ze szpitali powiatowych, z personelu medycznego, z osób, które będą je kształcić, z lekarzy właśnie w naszych szpitalach. No i co perspektywicznie, mam nadzieję, spowoduje też związanie się z tym regionem, bo bardzo dobrze wiemy, że brakuje lekarzy. Mamy za mało lekarzy w Polsce i dlatego tak niezwykle istotne jest to kształcenie. Jesteśmy w ciągłej komunikacji. Ja nie mam tutaj wątpliwości, że Uniwersytet Medyczny dopełni wszelkich starań. Co więcej, podnieśliśmy standardy. Wspólnie z ministrem Przemysławem Czarnkiem podpisaliśmy pewne zalecenia do trzymania standardów i to będą standardy nie tylko dla nowo powstałych uczelni, ale do tych standardów też będą musiały dorównać starsze uczelnie medyczne i myślę, że wszelkie wątpliwości, nie tylko dotyczące uczelni nowo powstałych, ale również tych, które funkcjonują od dawna. Jeśli będą wątpliwości, będziemy się przyglądać, będziemy analizować i wyciągać odpowiednie wnioski. Także nie mam tutaj obaw. Natomiast no, dziwnym dla mnie jest ten brak dialogu w tym temacie z drugiej strony, która dzisiaj wykazuje uwagi, natomiast kiedy była okazja o tym rozmawiać, po prostu tych uwag nie przedstawiła. Także utrzymując tutaj właśnie się w temacie dialogu i rozmów z różnymi branżami, z różnymi przedstawicielami środowisk, teraz głośnym stosunkowo w mediach tematem stał się także temat szczytu WHO w Panamie. Branża plantatorów tytoniu polskich podnosi taki postulat, że uważają, że jest ryzyko tego, że zakazana zostanie uprawa tytoniu w Polsce właśnie przez Światową Organizację Zdrowia albo przez Komisję Europejską. Ministerstwo Rolnictwa mówi, że będzie bronić, Ministerstwo Finansów też mówi o suwerenności podatkowej. Jak odnosi się do tego tematu Ministerstwo Zdrowia? Mowa o producentach tytoniu, czyli rolnikach, którzy produkują tytoń w Polsce, tak? Tak, tak. No, jakby rolnictwo to jest szeroka gałąź naszej gospodarki.
a producenci, rolnicy, którzy produkują tytoń dla odpowiednich innych producentów już, którzy przetwarzają to, no jak najbardziej nie widzę tutaj żadnych kierunków, by ograniczać w jakiś bardzo istotny sposób rolnictwo w tym zakresie. Natomiast czym innym zupełnie jest dostępność wyrobów tytoniowych i ochrona zdrowia w tym zakresie dla pacjentów i pewne wskazania dla pacjentów, bo musimy wiedzieć, że dzisiaj ogromne środki, akurat nie przygotowałam się na to pytanie, bo pewnie bym liczbowo się przygotowała, natomiast ogromne środki, miliony, o ile nie miliardy rocznie są, że tak powiem, w ochronie zdrowia zagospodarowane na leczenie konsekwencji palenia tytoniu. Tak, ewidentnie to jest duży problem. Natomiast jeszcze pozostając krótko w tym temacie, bo też już musimy powoli kończyć, pani minister ma kolejne swoje spotkania. Tam osoby, które właśnie produkują e-papierosy albo sprzedają papierosy, sugerują, że nie walczy się właśnie z papierosami tytoniowymi, tylko WHO chce tutaj głównie restrykcyjnie podchodzić do e-papierosów, które są zamiennikiem mniej szkodliwym. Czy to nie jest pewnego rodzaju niekonsekwencja z pani zdaniem, ze strony tutaj Komisji Europejskiej czy WHO regulatorów, którzy mogą wpłynąć na politykę tutaj Ministerstwa Zdrowia, jak pani na to patrzy? No to zależy, bo te preparaty mają różny skład. Mogą być pochodzenia tytoniowego, mogą być pochodzenia czysto syntetycznej nikotyny bez produkcji tej tytoniowej. To są jakby dwie różne rzeczy. Oczywiście jakby dla mnie nie jest kierunkiem do końca takim poprawnym ze strony ochrony zdrowia, by mówić, że jakieś produkty pochodzenia tytoniowego, które są spalane, że można je, że one mogą być zdecydowanie zdrowsze. Oczywiście, jeżeli chodzi o nauk palenia czystych papierosów, zwykłych papierosów, jest to ogromny problem i ogromne konsekwencje dla pacjentów w takim przyszłościowym wymiarze. Dlatego no oczywiście te substancje są różnego pochodzenia. Z jednej strony mamy producentów, z drugiej strony mamy producentów jako rolników samej rośliny, z drugiej strony mamy producentów tytoniu. No dlatego trzeba jasno określić, ale też podpierać się badaniami, by mówić o tym, przede wszystkim badaniami, by mówić o tym, co w jaki sposób może być korzystne dla pacjenta. I tak już reasumując, bardzo pani często mówi o dobru pacjenta, że chce pani w swojej kadencji jako minister, no na pewno do końca tych wyborów i tam no, być może po wyborach także, chce pani dbać o dobro pacjenta. Co dla pani to oznacza w praktyce? Co jest kluczowe, żeby właśnie o to dobro pacjenta dbać? Jak pani to widzi? No przede wszystkim wszystko, co robimy, wszystkie działania, które podejmujemy, to jest też to, co było wcześniej powiedziane. Wsłuchiwanie się w głos pacjentów, słuchanie tych uwag i przenoszenie tych uwag, wyciąganie wniosków, przenoszenie na realne zmiany, które mają poprawić wiele rzeczy, wiele kwestii w obszarze ochrony zdrowia, bo pacjent jest najważniejszy. Oczywiście mamy pracowników ochrony zdrowia, którzy też są pacjentami, więc jakby w szerokim spojrzeniu wszyscy jesteśmy pacjentami, więc jeżeli mamy realizować i konstruować ochronę zdrowia przez pryzmat dobra pacjentów, to tak naprawdę myślimy o nas wszystkich. I trzeba wsłuchiwać się. Jestem zdecydowanie zwolennikiem takiej otwartości na pewne sugestie, oczywiście analizy, bo wiedza na temat potrzeb ochrony zdrowia jest wiedzą rozproszoną. Trzeba ją zwyczajnie zebrać i wyciągać takie wnioski też na bieżąco. W ogóle ochrona zdrowia jest takim obszarem, który powinien podlegać ciągłym analizom, ponieważ jest on też trochę dynamiczny, zmienia się i w perspektywie czasu trzeba te analizy dokonywać i wyciągać wnioski i zmieniać ochronę zdrowia, dostosowywać do nowych potrzeb, które się pokazują. Też teraz takim wyzwaniem, myślę, który wiele już zmienił i zmieniać będzie dalej, to platforma cyfryzacyjna, to platforma informatyczna, która już funkcjonuje w dużej mierze w Polsce.
zachowanie zdrowia. Dobro pacjenta, to, żeby skupić wszelkie działania, to, żeby też również poprawić komunikację, bo to jest też częsty czynnik. Czasami brakuje w ochronie zdrowia pewnej dobrej komunikacji, opiekuńczości, pewnej empatii i takiego trochę człowieczeństwa, dlatego też zawsze w swojej praktyce starałam się, by nigdy nie popaść w rutynę, ale również zawsze traktować pacjentów, którzy trafiają do nas jako do medyków, jako do pracowników ochrony zdrowia, właśnie tak jakbyśmy sami chcieli być potraktowani. Czyli z dobrą komunikacją, wsłuchaniem się w jego potrzeby, z umiejętnością cierpliwości i też opiekuńczością do tych pacjentów. To jest dla mnie dobro pacjenta i w ten sposób to jest taki fundament wszelkich zmian w obszarze zdrowia. Mówiła Pani o niepopadaniu w rutynę. Wydaje mi się, że ostatnie dni są przeciwieństwem rutyny, bo jak widać z Panią Minister musieliśmy rozmawiać na łączach, Pani Minister w samochodzie. Parę razy nam delikatnie przerwała, ale ogólnie były bardzo dobra komunikacja. Ta rozmowa będzie publikowana w piątek, tuż przed ciszą wyborczą. Jakie nastroje, Pani Minister? Bardzo dobre nastroje, mamy dużo energii, oczywiście kampania, no to już jest ostatnia prosta, w zasadzie już końcówka ostatniej prostej, niecałe 2 doby do ciszy wyborczej, w zasadzie ponad doba, także myślę, że wszyscy, którzy walczymy o to, żeby przyszłość Polski była dobra, by była taka, jaką realizujemy w tej chwili, by móc kontynuować te wszystkie dobre zmiany. To właśnie są ostatnie dni. Dobra energia, optymistycznie. Do ostatniej chwili na pewno będziemy robić wszystko, by przekonać jeszcze tych, którzy są niezdecydowani, by pokazać im, jak bardzo i jak dużo dobrego się wydarzyło w ostatnich latach. Ja bardzo dziękuję, że Pani Minister miała okazję przekonywać także i naszych widzów do swoich racji. Zachęcam do tego, żebyście zostawili oczywiście łapkę w górę, zasubskrybowali nasz kanał. Bardzo dziękuję, że byliście podczas tej nietypowej formuły, ponieważ pierwszy raz nie na fotelach obaj goście, tylko sam ja na żółtym fotelu. Natomiast pani minister na fotelu w swoim samochodzie. Pani minister jedzie dalej w trasę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. No i do zobaczenia podczas kolejnych wywiadów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi kaliskiej, południowej Wielkopolski. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu i zachęcam wszystkich do tego, by poszli i zagłosowali, ale też, żeby zanim zagłosują, wyszli na dwór i zobaczyli, co się zmieniło, a zmieniło się dużo. Bardzo dziękuję, pani minister. Dzięki, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.